Cześć kochani! Z tej strony Tomdzi. Jeśli chcecie sprawdzić innych youtuberów lub znajomych, to wyślijcie im filmik. Zobaczymy, jak z kolei oni sobie poradzą ze zgadnięciem, co oznacza dana mowa ciała. A teraz zapraszam na filmik. Przed podaniem przeze mnie odpowiedzi sami spróbujcie zgadnąć, co może oznaczać dane zachowanie mowa ciała. Zobaczymy, jak bardzo jesteście empatyczni i macie rozwiniętą inteligencję emocjonalną. Czasami, jak wiecie, co innego ktoś mówi, a ktoś myśli. Jeśli wiecie, co oznacza określona mowa ciała, to wiecie, co osoba czuje w danym momencie. W każdym razie, powodzenia! Zagadka z mowy ciała numer 1. Mężczyzna siedzi na krześle odchylony do tyłu. Ręce ma za głową. Kobiety tak nie powinny robić, bo to po prostu nie jest kobiece zachowanie i wygląda dziwnie, jeśli kobieta tak robi. W każdym razie, co taki facet odczuwa, gdy tak robi? Odpowiedź za 3, 2, 1. Odpowiedź to: czuję się pewny siebie, bardzo komfortowo w danej sytuacji i towarzystwie. To jest tak zwana power position, czyli taka pozycja dodająca sił i chęci do działania. Zagadka z mowy ciała numer 2. Dana osoba stoi i ma jedną stopę palcami skierowaną do góry. Co odczuwa taka osoba? Odpowiedź za 3, 2, 1. Odpowiedź to: czuję komfort, pewność siebie, jest nastawiona pozytywnie do sytuacji. Zagadka z mowy ciała numer 3. Złożone ręce razem i kciuki skierowane do góry. Co odczuwa osoba, która tak robi? Odpowiedź za 3, 2, 1. Odpowiedź to: czuję się pozytywnie, dobrze, jest w określonej sytuacji nastawiona optymistycznie. Zagadka z mowy ciała numer 4. Co oznacza siedzenie ze złączonymi nogami na krześle i trzymanie rąk na kolanach? Co odczuwa taka osoba? Odpowiedź za 3, 2, 1. Odpowiedź to: taka osoba nie czuje się komfortowo w określonej sytuacji. Nie jest pewna siebie, może być nieśmiała z natury również. I to już wszystko w tym filmiku. Buziaczki.